Jeszcze nie jest taki popularny na ulicach, także może nie wszyscy oglądali, ale w sieci można sobie zobaczyć. Może w ładniejszych okolicznościach przyrody go zaprezentuję, ale mnie się podoba, wygląda nawet fajnie. Ładniejszy od tego poprzednika, już taki jest, nazwijmy to cywilny. Która godzina? 10:03. Zaczęliśmy wczoraj o 21:00 ładowanie, czyli ile? 13 godzin. Zobaczymy, ile się naładowało tego wszystkiego dzisiaj. Czekajcie. Bo miało się do 16 ładować. 95%, ale kurnia trafiłem. Po 13 godzinach 95%. Dobra. Jak to będzie wyglądało? Za 2 godziny będzie do pełna. Czyli 95 ja startowałem. To już robię sobie screena, będziemy wiedzieli, bo przejazd był 170, no 180 km. Przyjmijmy na 90. Dobra, zaraz sobie to pokalkulujemy, tylko sprawdzę, ile zeżar przy ładowaniu. Było 28,8, jak dobrze pamiętam, a teraz jest 58. Cześć Cytryna, jak ci się fura podoba? Idę to zaraz poprzeliczam sobie wszystko spokojnie na górze. Cześć Mortko, cześć. Dobra, jest 30,2 kW na 177 km. To nas interesuje na 100, ile spalił, tak? No to robimy sobie działanie. Czyli na 100 km żeśmy przy bliżeniu spalili 17 kWh. I teraz w zależności od tego, kto jaką ma cenę, u mnie jest 0,61. To 100 km mnie kosztowało 10 PLN przejechanie. W mojej taryfie, jeżeli by była taryfa ta o połowę tańsza, czyli nocna, bo chyba ona wtedy jest za 30, to by było 5 zł. Trzeba sprawdzić z aktualną ceną prądu. Nie jest drogo, ewidentnie. I szybkość ładowania też jest całkiem dobra. Muszę wyłączyć ten telewizor, bo mi tu cały czas gada. Bo żeśmy naładowali ten dystans, no 177, prawie 180 km w 13 godzin. Miało się to dziać w 20, ale widzę, że do końca się naładuje w 15. Tak więc zaskakująco lepiej to wyszło, niż się zastanawiałem. To już wszyscy wiemy, jak wygląda zużycie. Zegarek sobie wczoraj jeszcze ten kupiłem, bez baterii, trzeba sobie baterię od razu do niego dokupić. Myślałem, że będą w zestawie. Nie wiem po co, ale jakoś podobał mi się ten typ wyświetlacza. A jeszcze jest podświetlany, guzik light. Podświetlany, ten, no fajnie to wygląda. Na głowie sobie go pewnie zamontuję, ale jest. 100% naładowane o 12:00. Jak widać, trzy światełka świecą, można poznać z zewnątrz. Teraz, żeby ten temat wyjąć, mamy guziczek. Naciskamy, zapala się światełko i możemy wtyczuczkę sobie wymontować do kolejnego ładowanka. Trochę deszczu, czyli potestujemy dzisiaj w takich warunkach. Mamy, zaraz zobaczmy, jakie wskazania na samym początku, ale pachnie nowością po prostu ten samochód. Uruchamiam, zapala się, zero emission, pięknie się wskazuje, 100%, 251 km, no przyjmijmy, że 250. Trip resetujemy, mamy 177, zrobimy 0. Zobaczymy, ile dzisiaj przejedziemy przy założeniu 250 km zasięgu i przede wszystkim tryb eko wyłączamy. Dzisiaj będziemy prowadzić jazdy dynamicznej po mieście. Taki jest plan. Ja wiem, że co niektórych mogą już te moje samochodowe badania nieco nudzić, ale powiem wam, że no w daily vlogach muszą być, bo sobie to badam, a mnie to strasznie pasjonuje. Nakręciłem się wczoraj jak mały dzieciak. Tu jest fajna opcja. Kamera 360. Jak się teraz cofam, widać wszystko. Jadę do tyłu i widać otoczenie. To mi się podoba. Muszę przyznać, tą wersją 360. ProPilot na mieście, w deszczu. Testuję, czy to się tutaj tak przydaje. Pierwsze, co zauważyłem po zjechaniu z trasy, no bo jak sami wiecie, na trasie mamy zazwyczaj dobre drogi, nie mamy takich rzeczy, że zawieszenie jest stosunkowo twarde i lekko dudniące, czyli jak pokonujemy kolejny, których nie brakuje na mieście lub wjedziemy na jakąś taką mało, no nie nową nawierzchnię, o może nie to, że mało, muchy mi takie małe latają, nawierzchnię taką, no nie nową, która już jest mocno sfatygowana,
to czujemy mocno, nie łagodzi tego. Biorę pod uwagę, że są tutaj baterie, które do najlżejszych pewnie nie zależą. Z drugiej strony no, jednostka napędowa jest mocno odchudzona, ale cisza jest nieprawdopodobna. I powiem szczerze, że jak już nie jestem w trybie eko, to zdecydowanie żwawiej się samochód zachowuje. I powiem szczerze, że budzi zainteresowanie kierowców. Już w Warszawie w sumie żeśmy mieli przypadek w momencie, kiedy próbowałem się tam podłączyć do tej latarni z ładowarką. Już było zainteresowanie i pytania, a to, a co, a jak. To jest dobry samochód do tego, żeby nawiązywać... Skąd się tutaj muchy wzięły? Żeby nawiązywać kontakty międzyludzkie. Bo jest zainteresowanie elektrykiem. Przechodzę, uruchamiam ProRes. Nie ProRes, tylko ProPilot. I zobaczymy na mieście, czy on się będzie gubił, czy będzie dawał radę. I szczególnie teraz, jak jest jeszcze mokro i po deszczu. Nie jest ProPilot aż tak zarąbiście wygodny, jak był na trasie. Ale nie zmienia tego to faktu, że jak widzę teraz ten mega giga core, to nie będę musiał się zupełnie stresować przyspieszaniem, hamowaniem. Dobrze, może żeby nie wjechać, bo się zmieni światło i przyblokujemy. Takie akty musimy brać pod uwagę i na własną rękę sobie opracowywać, ale już reszta rzeczy będzie, że tak powiem, realizowana automatycznie przez samochód. Ciekaw jestem strasznie tej Tesli, która jest już taka, że wprowadzacie adres i ona sama jedzie i zupełnie nic nie robicie. Kręci kierownicą, skręca i tak dalej. No tutaj takich rzeczy nie ma. W momencie, kiedy jest ostry łuk, to już ten ProPilot wam daje sygnał taki dźwiękowy, że się wyłączył i musicie przejąć stery. Co nie zmienia faktu, że w tej Tesli to musi być już zarąbista technologia. Zostawia odległości między samochodem jednym a drugim. Dobrze by w korku mogłaby być ta odległość mniejsza, nie? Teraz zobaczycie, on sobie sam wyhamuje. Korek pewnie dlatego, bo już widzę tam jakąś straż pożarną, czyli coś się wydarzyło. Też zobaczymy pewnie przy okazji co. Jedyną rzecz, trzeba się do tego przyzwyczaić, bo patrzcie, jak on tak jedzie wolno, to on będzie, dopóki ten samochód teraz ruszy, to my też ruszamy. Jeżeli się zatrzymamy już zupełnie do zera, na razie to się w takim korku właśnie ślimacząco jadące. Ja widzicie, nie dotykam pedałów żadnych. To jest idealna sprawa, bo to się dzieje samo. W mieście, ze względu na to, że nie mamy pasów białych, jest wyłączony ten tryb automatycznego kierowania. Można go oczywiście ręcznie też wyłączyć. Asystenta pasa ruchu też można to wszystko skonfigurować. Gruba konfiguracja jest do tego. Ale w momencie, kiedy zatrzymamy się do zera, musimy potem wznowić jak gdyby tym przyciskiem. O, i teraz taka będzie sytuacja. Zatrzymamy się, już jesteśmy do zera. Taka jest odległość między samochodami. Oczywiście naciskając delikatnie gaz, ja mogę się zbliżyć do tego samochodu bardziej, żeby na przykład kogoś tam z tyłu puścić na światłach czy coś, ale teraz jak będziemy chcieli ruszyć, jak zmieni nam się światło, jak będziemy mogli przejechać, a szczególnie tutaj zwracam uwagę na te straże pożarne, to on sam nie ruszy, dopiero wciskam przycisk i on zaczyna kontynuować, ale startuje od zera, nie musimy już, ja dalej nie naciskam, widzicie, żadnych pedałów, nie musimy tego od zera startować, nie rozglądam się tam, patrzę co się dzieje, a jakiś był delikatny chyba zderzonko, bo posypane jest tym piachem. Trzeba się do tego przyzwyczaić, ale na tym korku, w którym stałem 15 minut, muszę przyznać, że fantastyczna sprawa się teraz dzieje. Mam maksymalną prędkość 51 ustaloną, tak jak na mieście, czyli nawet jak samochód już przede mną pojedzie szybciej, to ja będę się trzymał tej prędkości 51. Bardzo mocno rozbudowany system dźwięku, telefonu, informacji, menu, oczywiście mapa, nawigacja, mamy również nawigację, która będzie nas do najbliższej stacji ładowania kierowało, możemy sobie wybrać w pobliżu bieżącej lokalizacji. Nie ma tego wszystkiego, co jest na tej mapie, którą ja wam pokazywałem w aplikacji, nie? Tak więc tutaj jest trochę mniej tych stacji, tak więc warto, jeżeli się na elektryka przerzucicie, żeby mi tu nie dmuchało, mieć możliwość, najbliższa stacja ładowania 100 km zgodnie z tym, co jest na mapie. No to zdecydowanie słabo, bo w Kielcach kilka stacji jest dostępnych dla samochodów elektrycznych. Nie ma Greenwaya niestety, razem z samochodem dostałem kartę Greenwaya do tankowania na Greenwayach, właśnie tam są szybkie ładowarki, ale u nas w Kielcach nie ma tego. Powiem szczerze, że jak już wyschła nawierzchnia, bo zrywa, no ma tyle mocy, że może zrywać, to proces przyspieszania jest bardzo zadawalający. Pamiętacie, jak byłem na tej premierze prasowej w Mikołajkach, gdzie były te samochody prezentowane w Polsce, było nieźle.
No i tutaj nawet z tym e-pedalem te przyspieszenia są, no w mieście się nie poszaleje, ale dobre jest jak wyhamowywuję, bo widzę, że już jest czerwone światło, odzyskuję tą energię i nagle to czerwone światło się zmienia i puszczam do tego. No jest miłe przeciążenie, bo zmienia się, wiecie, z ujemnego na dodatnie, czy z dodatniego na ujemne, już obojętnie z której strony byśmy nie patrzyli, aż się pas zaciął. Jest fan za jazdy. Nie ma huku, nie ma V8-ki, nie ma tego co w Porsche, nie ma tych przyspieszeń co w Porsche, bo tu nie patrzyłem w parametry, ale przypuszczam, że około 6-7 sekund będzie, ale jest fajnie, naprawdę jest fajnie. 210 mam zasięgu, 26 przejechałem. Nie oszczędzam. Nawet ten klasyk jest za 16 malutki. Zupa nie poszaleje tu dzisiaj zupełnie. Żeberka, łosoś. Rozmiar L, tak? Ale M to jest dla dzieci. Dla dzieci. To jest taki jak L to jest taki, taki jak trzeba. No 200 gram klasycznie. Jak wielkość się większy. Trochę większy. Ale 200 gram, bo ten duży masz dwa razy 200, czyli 400. No, to już jest za dużo. Bez sera, tak samo. Dobra, fajnie mu da sera, co to czy? Tak, niech się zje. Dobra. Ja zupę serową w takim razie. Proszę? Serowa wygląda nieźle. A Krzysiu, serową próbowałeś tu? Żona próbowała, ja zawsze tylko to. To? Ale spróbuj z serowiem, serowa jest zarąbista. Weź to zobacz ode mnie. Ja bardzo lubię, tylko jest strasznie piekielnie, wiesz co, gorąca. Pieciwo. Dziękuję bardzo. Jeszcze jaka jest sytuacja z aplikacją? Tak naprawdę teraz mi to przyszło do głowy, no bo chciałbym wiedzieć, czy samochód się naładował, jak to wygląda. No, mogę sobie w garażu włączyć podgląd i widzę, czy mi ta ostatnia diodka pika, czy nie pika. Muszę zbadać ten temat, czy jakaś aplikacja do tego Nissana jest dostępna, czy nie jest dostępna. Nissan Connect EV. Wyczytałem na stronie Nissana, że takie coś jest. Zaraz to przyinstaluję. Przepraszam, ale ten numer mi został już zarejestrowany w usłudze, niestety. Nie wiem, czy się to da odkręcić, czy się nie da odkręcić. Mogę spróbować tam zadzwonić, ale już dzisiaj za późno. Bo fajnie by było też zbadać każdy aspekt, łącznie z aplikacją. No. Mogę sobie włączyć demo, ok? I to tak będzie wyglądało, że jest samochodzik, jest ostatnia aktualizacja, stopień naładowania, zakres jazdy samochodem z włączoną klimatyzacją tyle, czas potrzebny do naładowania, eco-rankingi, widzę, że jakieś fajne takie jeszcze rzeczy są, które będą wyciągane z samochodu. No. Programy planowania trasy, a czyli co, mogę sobie w testach niedostępne zaplanować trasę i pewnie przesłać do samochodu powiadomienia, ustawienia powiadomień i tutaj jest jeszcze opcja użytkownik, wypisz jej kontakt. No nic, kurde, trochę, aha, tu są dodatkowe zakładki. Jest tam możliwość też ustawienia sobie całego programu, że rano ma nam odpowiednią temperaturę ustawić. To nie ma też problemu żadnego z tym, żeby zrobić to z samochodu, ale fajnie by było zrobić sobie to z aplikacji. Aplikacja widzę, że w miarę fajna jest. Chciałbym to podłączyć do tego testowego. Nie wiem, czy mi się uda. Nie zapeszam, nie obiecuję, jak mi będą chcieli podłączyć, to się podłączy, jak nie, no to jest aplikacja, to o czym pomyślałem, na razie mogę sobie podglądać zdalnie przy pomocy kamery. Konrad, jak ci się jechało elektrykiem? Zajebiście. Tak? No. No i widzisz, masz tutaj silnik, całą jednostkę. Ale wiesz co, wygląda to podobnie, nie? No nie ma w kołach, no mi się podoba rozwiązanie tego z Tesli, że masz silniki w kołach, nie? A to jest silnik, a to nie jest ten... No to jest pewnie przetwornica, no. Silnik, wszystko. Ale zobacz, serwo elektryczne. No, klimatyzacja elektryczna, wszystkie takie rzeczy, no wiesz, wszystko to już jest na prąd zrobione, nie? I tu jest cały zestaw złącz. Ale dla pana Henia już nie ma tutaj trochę miejsca do popisu. A bagno do doleju gdzie? Co to za samochód? No właśnie, gdzie bagno do doleju? Gdzie tu mogę z pończochą żony naprawić, kurnia, jak się zepsuje? Nie da się. Już się tutaj nic nie da pokombinować, tylko komputer. Pewna epoka musi się skończyć, no. I to wszystko masz, widzisz, od tej klimatyzacji. Właśnie, skrapla woda. Co, już go ruda w pieprza? Tradycyjne sprawdzenie? Co tam w podwoziu słychać? Panie, tutaj... Klasyczny. Klasyczny ten. Człowiek na zakupach po samochód. Nie, dobry jest, dobry. Ten jest dobry. Stary, no zobacz.
No bo bateria tam jest. No. Ale chłop taki jak ty, jak się mieści, to jest... I za mną, nie? I to jeszcze, ja siedziałem z przodu, nie? No to sobie pomyśl. Ale zobacz, jaki próg jest. Ale płaska podłoga z tyłu jest, czy nie? Właśnie, zobacz, jaki jest próg zajebisty. O kurde, faktycznie. Coś tu musi iść, bardzo istotnego... Zobaczymy, co tam idzie. Ja trzeba wziąć łyżkę do opon. Ty, ale widziałeś, że masz podgrzewaną tylną to? Tu jest wszystko podgrzewane elektrycznie. Ale ty, ej, a czego ja takiego... A co to jest za podgrzewą? No, włącznik tylnej, podgrzewane tylnej kanapy chyba, rear. A, to tej! No! Tak, tak, tak. No tu jest pompa ciepła w ogóle w tej wersji. Nie wiem, co to jest, chuj, nieważne. No. Trochę upierniczony, muszę go przelecieć ścierą do nagrania jakiś na test chyba. Tylko nie mokrą. No właśnie, tutaj z wodą może być problem, nie? No, ale wysoko podłoga jest. Wysoko, wysoko. Tutaj widać te... Myślę, że nie wiem, jak są te ogniwa, bo nie widziałem nigdzie na przekroju. Czy one idą pod całą podłogą, czy są tylko zamontowane, wiesz, gdzieś... Wiesz, trochę tu... Tak, ale jest jak przyklejony, no. Widać, że ten... Wiesz, no, środek ciężkości jest zdecydowanie niżej, się fajnie jeździ. Ale zobacz, jaki jest ten próg, jaki jest wysoki, nie? Żeby ta bateria tam się zmieściła, to tutaj jest tak naprawdę do zera. No. Że to cała podłoga jest wypchana tym. Ładne cacko, panie inżynierze. 12 daje i zabieram. 12 daje i zabieram, no.